11 października miała premiera filmu O Yeti. Początkowo myślałem w samej analizie trailera, że to może być coś ciekawego i w zasadzie nie zawiodłem się. Ponieważ studio Pearl, które było we współpracy razem z DreamWorks Animation Studios, zrobiło naprawdę kawał dobrej roboty. Sam serial nie jest jakoś według mnie specjalnie odkrywczy, ale niezapomniany klimat, który pozwalał na to, aby wczuć się w ten cały film, dawał dużo do myślenia. Jest to po prostu opowieść o podróży. O tym, że należy przeżyć pewne rzeczy, aby zastanowić się nad swoim życiem i co tak naprawdę jest dla ciebie ważne. Ui, nasza główna bohaterka, jest po prostu dzieciakiem, który jakby odsuwa się od swojej rodziny, głównie dlatego, że ojciec niedawno zmarł. Jakby ona po prostu szukała sobie jakiejkolwiek pracy, w sensie chciała sobie znaleźć coś do roboty, aby przeboleć stratę swojego ojca. Kochała go najbardziej na świecie i te skrzypce, które widzicie tutaj na obrazku, zostały podarowane właśnie przez jej ojca. Razem z Jimmym i Pengiem wyruszają w niezapomnianą podróż po Chinach. I nie tylko oczywiście. Sam tytułowy Yeti został nazwany, no jakże to odkrywczo, Everest. Oczywiście będą trochę spoilery, także zapomniałem was uprzedzić. Ale generalnie sam film mi się bardzo spodobał ze względu na muzykę. Przyszedłem, no właśnie ze względu na nią. Skrzypce są po prostu według mnie instrumentem jednym z lepszych. No, ja tu nie będę oczywiście mówił, że ja gram na harmonijce, tylko no, niektórzy nie uznają tego po prostu za instrument. Ja po prostu mówię, że gram na tym, czym umiem grać, a na razie to tylko na tym umiem grać. Ale na samych skrzypcach jest bardzo trudno zagrać cokolwiek. Do tego instrumentu naprawdę potrzeba sporo treningu. Ale dobra, wracając do samego filmu. Co mi się najbardziej podobało? Najbardziej podobała mi się muzyka, motyw, który przedstawiał stratę oraz jakby opanowanie tego bólu po stracie najbliższej ci osoby. I no niestety miała z tym trudno. Oddalała się, tak jak mówiłem już wcześniej, od swojej rodziny. Ale pomógł jej właśnie nasz tytułowy Everest, który okazuje się, że on też jest dzieckiem. On jest w wieku Penga, czyli tego małego kurdupla z czarnymi włosami. Tutaj możecie go zobaczyć po lewej stronie, ten bardziej okrągły. Okazuje się, że nasz drogi Everest jest pewnie między innymi w wieku Penga. Czyli jest po prostu dzieckiem, bo te prawdziwe Yeti były o wiele większe. Może nie prawdziwe, tylko dorosłe Yeti. Oczywiście widzimy też jakby zwiększenie tego głównego złego. Nie pamiętam już, jak się nazywał ten główny zły. Znaczy, może nie do końca główny zły, bo jeszcze była ta pani naukowiec, co niby tak naprawdę wcale nie dbała o zwierzęta, tylko była po prostu pierdzielonym głosownikiem. Powiem wam szczerze, jako jeden z weteranów takich animacji, troszkę mnie to zaskoczyło, bo ja naprawdę, żem prawie uwierzył, że ona jest dobra, a tak naprawdę to wcale tak nie było. Oczywiście dowiadujemy się, że sam Everest potrafi panować nad siłami natury. Nie spoilerując wam za bardzo, można powiedzieć, że z łąki zrobił wielką falę, tak jak są w oceanach. A na przykład mógł też przyzwać wichry, które przywołały małe tornado, dzięki któremu mogli na przykład dostać się na pociąg. Można jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Dzięki Everestowi odwiedzili prawie całą Azję, można by tak powiedzieć. Spotkali też wielkiego Buddę. Chodzi po prostu o posąg. No i oczywiście odwiedzili też Pekin. W ogóle nie wiedziałem, że są pustynie. No ale cóż, człowiek się uczy całe życie. No i oczywiście sam Everest, który był niesamowitym przeżyciem dla głównych bohaterów. Oczywiście rodzice Ui wcale nie wiedzieli, że oni tak naprawdę nie byli w samym Pekinie, tylko odbyli prawie podróż na całą Azję. Więc ten film ma jedno pytanie. Czy to oni, czy to rodzice oddalają się od was, czy to wy oddalacie się od innych? Wiecie, samo to mi dało do myślenia w pewnym momencie. Bo jednak w pewnym momencie zaczynamy jednak oddalać się od naszego najbliższego otoczenia, od najbliższej rodziny i ten film troszeczkę uświadomił mi ten problem. Ui, tak samo jak niektórzy z nas w pewnym momencie oddalają się od innych, oddalają się od najbliższej rodziny,
A tak nie powinno być. Powinniśmy być razem z nimi, ponieważ oni nas wspierali przez bardzo długi czas. Oczywiście jest to uwarunkowane tym, że i chciała uśmierzyć swój ból po stracie ojca. No ale to nie usprawiedliwia tego, że ona jakby uciekała od problemu. Więc musiał po prostu przyjść wielki, antypatyczny śniegun z Everestu, aby to jej uświadomić. Można tylko tak powiedzieć wprost. Więc czy ten film jest godny polecenia? Jak najbardziej. No, może to nie jest jakiś klasowy hit, ale samo przesłanie i jak sama muzyka, jak sam film, bardzo mi się podobało. Jeżeli bym mógł, obejrzałbym go nawet jeszcze raz albo i parę razy. Powiem wam, Studio Pearl razem z DreamWorksem wykonali naprawdę świetną robotę. Polecam wam obejrzeć. Jeżeli szukacie jakiegoś seansu dla dzieciaka albo chcecie taką fajną rozrywkę dla was i dla waszych dzieci, no to polecam wam serdecznie to obejrzeć. Z całego serducha, z całej mojej piersi. No nie jest duża, hehe, fajny żarcik, ale polecę. Mam nadzieję, że recenzja wam się spodobała. I zajrzyjcie do głąb Everestu, a być może, kto wie, może spotkacie jednego z mitycznych Yeti. Do zobaczenia wam wszystkim. Widzimy się w kolejnych recenzjach. Do zobaczenia.